16 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Ostródzie. Głównym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień za długoletnią działalność. Ostródzki cech wzbogacił się o kolejnych nowych członków. Walne zgromadzenie to czas podsumowania działalności za rok 2013 i podjęcie kilku nowych uchwał. Ostródzki cech działa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców. Dzięki tej współpracy organizowany jest szereg szkoleń i kursów, a nowi przedsiębiorcy zawsze mogą liczyć na pomoc tych bardziej doświadczonych. Misją cechu jest m.in. partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.